lat w kadrze szybko minęło i dużo się wydarzyło. Co wspominam najlepiej? No myślę, że na pewno Mistrzostwa Polski, Wicemistrzostwo Świata wygrane w reprezentacji. No a takie przykre rzeczy na pewno jak bolące porażki, Mistrzostwo Świata przegrane z Niemcami. Na pewno tkwi to w głowie i myślę, że gdzieś tam troszkę boli tej pory. Kontuzja, to się przydarzyła również, to buduje człowieka, to buduje moją osobowość i z tymi rzeczami sobie poradziłem i jestem szczęśliwym człowiekiem. Wtedy, kiedy na pewno problemy ze zdrowiem, kiedy już tych meczów było bardzo dużo, miałem już myślę, przeciążoną głowę, przeciążone ciało, wtedy myślałem o tym, żeby troszkę wyluzować. W momencie, kiedy przegraliśmy eliminację do Olimpiady w Londynie, powiedziałem, że dość, w takim razie już mam tego wszystkiego naprawdę dość. Później miałem pół roku przerwy bodajże w kadrze, zmieniałem na trenera, przyszedł trener Bigler i po rozmowach z nim spróbowałem jeszcze raz z tą samą grupą, z nowym trenerem. Myślę, że do tej pory, do którego będę potrzebny, że będę mógł pomóc tym zespołowi, to w tym zespole będę, bo jednak jest to, myślę, że ogromny zaszczyt grania w kadrze z reprezentowania tego kraju. Później, gdy już zakończę, raczej nigdy do tego już nie wrócę, także myślę, że to taki ostatni dzwonek na to, żeby jeszcze pograć w kadrze i chcę z tego korzystać jak najdłużej. Jeszcze to parę lat gry przede mną, ale już powoli organizuję sobie życie po zakończeniu kariery. Jedną z takich rzeczy na pewno będzie restauracja, którą prowadzi moja siostra, której na pewno jej pomagam dużo. Jestem dumny z tego miejsca, jest to bardzo miłe miejsce, chętnie tam spędzam czas ja i moi przyjaciele z boiska również. Także tak, jest to miejsce, które udało nam się stworzyć, które myślę, że fajnie się wpisuje w tą mapę Kielc i podoba nam się bardzo. Sportowcem przede wszystkim, a tutaj to miejsce jest stworzone po to, żeby zajmowała się moja siostra, żeby druga siostra też miała pracę, a ja w tym wszystkim jest taką osobą, która pilnuje, dogląda tego, czy wszystko jest w porządku i aż tak dużo się nie mieszam, żeby nazwać mnie restauratorem. Dla mnie jedzenie jest sposobem troszkę na życie, zdrowe jedzenie przede wszystkim, tak, bo musimy o siebie dbać jako sportowcy, myślę, że też jako ludzie powinniśmy o siebie dbać, zwykli i to jest ważne, bo jednak zdrowie jest jedno, jest nie da się rzeczy, które się gdzieś tam na początku życia zmarnuje, później odrobić i musimy się dobrze odżywiać, żeby zdrowo żyć i tutaj tego pilnuję. Moje ulubione danie, no są dobre ryby, dobry łosoś zrobiony przez naszego szefa. Jest stek, który naprawdę smakuje wyśmienicie z tym, co tutaj do niego szef głównie poleca. Także są rzeczy. Na ogół to, co zrobi Paweł, jest idealnie, wpisuje się w moje gusta. Krewetki, tak, chili, to tak powiedzmy po meczu może sobie pozwolić na dużą porcję, tak? Przed meczem dobry makaron, tak? Dobra pasta, świeże dodatki, świeże warzywa. Zdarza się, że wysyłam SMS-a do Pawła, mówię, mistrzu, brakuje mi twojej kuchni. No to miłe, tak, jak najbardziej, tak. My już znamy się parę lat, więc ja przed ważnymi meczami zawsze Karolowi gotowałem, tak, czy w Polsce, czy w Niemczech. Jeździłem do niego, tak, no więc wiem, powiedzmy, czego Karolowi brakuje, tak, powiedzmy, jak to, co Karol potrzebuje zjeść, nie wiem, w dniu meczu, tak, czy co na śniadanie musi zjeść, tak, co będzie na obiad, o których godzinach, więc mamy to tak naprawdę perfekt dopracowane. Na pewno czuję się tu prawie jak u mamy, także Paweł dobrze trafia w to, czego oczekuję i co na co mam ochotę. Jest to jeszcze codziennie, jeżeli jestem w mieście, to jestem tu na kawie, czy jestem tutaj na obiedzie, czy na kolację, także pojawiam się dosyć często. Są zawodnicy i Korony, są zawodnicy Vive, także moi tutaj przyjaciele, którzy tutaj jedzą. Powiem szczerze, że jestem tutaj z żoną bardzo często i wydaje mi się, że każda pozycja już była przeze mnie próbowana i naprawdę było to pyszne. Będę o to dbał, żeby funkcjonowało dobrze, ale myślę też o innych gdzieś tam dziedzinach swojego życia, które chciałem rozwijać i na pewno w tym kierunku też pójdę. Być może trenerka, być może jakaś grupa młodzieżowa, którą chciałem poprowadzić. Być może kolejny jakiś biznes, który chciałem rozwijać, w kolejnym innym kierunku iść, także są rzeczy, jestem na takie rzeczy też otwarte i zobaczymy, co życie przyniesie.